Jesteśmy w piwnicznej i tak się składa, że dla pracowników hotel piwniczny prowadzimy szkolenie z zakresu masażu tkanek głębokich. No i chyba wykorzystamy ten czas, żeby nagrać coś ciekawego dla Was. I wydaje mi się, że praca z naprężaczem i pasem hydropiszelowym to będzie bardzo dobry pomysł. W końcu ten problem zdarza się dość często. Bardzo łatwo jest go wyczuć w siedzeniu albo w leżeniu tyłem. W siedzeniu, może w ogóle, zobaczmy sobie na samą anatomię, gdzie on się znajduje. Od kolca biodrowego przedniego górnego do boku, wzdłuż grzebienia talerza. Pod spodem jeszcze, poza tym przyczepem kostnym, przyczepia się jeszcze do powięzi szerokiej uda i schodzi jednym grubym pasmem biodrowo-piszczelowym w dół, poniżej stawu kolanowego jeszcze. I tak, jak go w ogóle sobie znaleźć? Bardzo łatwo jest znaleźć kolec biodrowy przedni górny, dlatego najlepiej najpierw na nim położyć dłoń, najlepiej sam kłąb kciuka i wtedy, jeśli położymy palce w dół, to mniej więcej nasze palce będą przebiegały tak jak naprężacz. Jakby jego pierwsze centymetry są bardziej ścięgniste, potem przechodzi w dość krótki brzusiec, no i potem już mamy samo to pasmo. Dlatego tak, jak sobie siedzisz, no to znajdujemy tylko kolec, no, więc możemy się spodziewać, że jest gdzieś tutaj. Zrób tylko lekką rotację wewnętrzną. Ok, jeszcze. No, ok. I tutaj to, co wypycha nas pod palcami w tym miejscu, to już będzie naprężacz powięzi szerokiej. W leżeniu tyłem też to można sobie zrobić. Wtedy musimy dołożyć jeszcze jedną komponentę. Ciągnij. Znajdujemy jeszcze raz kolec. Schodzi pasmo w dół. I teraz lekkie odwiedzenie. Jeszcze raz rotacja. Okay. I to, co zaczyna nas tutaj wypychać, też taki dość wyraźny mięsień, to jest właśnie naprężacz. I tak, dlaczego w ogóle pracować z naprężaczem? Nie? Wszystkie problemy po stronie bocznej to bardzo często, znaczy wszystkie problemy, bardzo często te problemy dotyczą pasma biodrowo-piszczelowego. Jakby z nim praca jest taka średnio sensowna, dlatego że on jest taką strukturą w ogóle nierozciągliwą, bardzo mocno kolagenową. Dlatego jakoś, na przykład rolując to pasmo, możemy zadziałać trochę receptorowo, ale jakby nie ma samego tego, czego chcemy osiągnąć w masażu tkanek głębokich, czyli fizycznego rozciągnięcia, wykorzystania tej wiskoelastyczności tkanki. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to lekko dać mu luzu na naprężaczu i na mięśniu pośladkowym wielkim, bo one jakby we dwa tworzą taki Y, który na dole będzie się, tą odnogą dolną będzie właśnie pasmo biodrowo-piszczelowe. Jakby jego główną funkcją jest utrzymywanie stabilizacji kolana, kiedy stoimy na wyprostowanych nogach. Nie? Czyli różne też problemy z kolanami, zwłaszcza z łękotką po stronie bocznej, żeby też dać jej troszkę więcej luzu, żeby pozwolić w ogóle po urazach kolana się troszkę zregenerować.
temu miejscu, to też dobrze jest popracować nawet tak daleko od samego źródła bólu, nie? Słuchajcie, jeszcze co do samego pasma biodrowo-piszczelowego, takie fajne dość badania znalazłem, jaki jest sens właśnie rozciągania samego tego pasma. Żeby rozciągnąć centymetr kwadratowy tego pasma, zgadnijcie, ile siły potrzeba. 300 kg. Co? Więc prędzej zniszczysz wszystko dookoła, niż rozciągniesz to, nie? Także nawet podejrzewam, że rolując to pasmo, tak naprawdę działamy trochę na inne struktury. Okej, okay. Więc zakładamy, że już sobie znaleźliśmy, bo to jest dość łatwe. To możemy popracować w leżeniu na plecach, nie? I wtedy od samego przyczepu, czyli od tego kolca, możemy użyć palców. No. Możemy użyć paliczków. Właściwie też wszystkich tych technik, które już poznaliście, to raczej tych troszkę bardziej precyzyjnych. Dlatego, że jak tutaj widzimy przed ramieniem, no to jest na tyle nieduża struktura. Oczywiście wtedy możemy sobie też opracować struktury obok. Nie? Ale przede wszystkim palcami i paliczkami. Fajnie też się pracuje w leżeniu na boku, bo wtedy możemy jeszcze bardziej rozciągnąć naprężacz. To się na tym boku. Na tym? Na tym. Okej. Okay. Daj teraz tak. To kolano. Nie. Tą nogę lekko do przodu. Tutaj ją ugnij w kolanie. Tak, żebyś kostkę, tutaj staw skokowy, położyła pod, mniej więcej pod kolanem swoim. Ok, tutaj nogę wyprostuj. Teraz mamy dość rozciągnięty ten mięsień. On jest jeszcze bardziej rozciągnięty, jak mamy większy wyprost w stawie biodrowym. Nie? I tutaj tak samo. Od samego kolca schodzimy palcami. Teraz może być trochę bardziej intensywnie. Tak? Paliczki. Ewentualnie możemy miękką pięścią pracować. Tutaj stół jest trochę za wysoki już na to. O. Słuchajcie, to co da też samemu pasmu biodrowo-piszczelowemu trochę więcej luzu, to będzie jeszcze praca na brzuchu, co też będziemy sobie jeszcze dzisiaj robić, zwłaszcza na skośnym wewnętrznym, bo jego włókna też będą przechodziły dalej w naprężacz i pośrodkowy średni, w całą tą w ogóle powięź szeroką uda. Fajnie na tych atlasach 3D, zawsze te mięśnie są takie wszystkie konkret. Tak. No, to właśnie. Kogo koks? Z koksa skórę ściągnął. I pomyśl. No, a ten, no tutaj to naprawdę wygląda olbrzymi ten mięsień, a on często jest w ogóle połowę krótszy, jak nie lepiej. I w ogóle dużo cięższy. Tak. Nie no, podejrzewam, że to jest też taka, wiesz, trochę celowa przesada, żebyś wiedział, gdzie to jest. Ogólnie wypracowany system poprawiła się. To powinno wszystko fajnie, płynnie, delikatnie chodzić. Jest nieźle.